To jest film pomocniczy do ćwiczenia zmierzenia kątów, bo jak widać, kiedy robię ten odcinek, jeszcze go nie ma. To ćwiczenie stworzył Omar Rizwan, jeden z naszych zdolnych stażystów, których gościliśmy latem 2011 roku. Ten przyrząd służy do mierzenia kątów. Omar stworzył komputerowy kątomierz i za chwilę zrobimy z niego użytek. Możemy nim zmierzyć każdy kąt… Tak, jakbyśmy mieli prawdziwy kątomierz. Środek kątomierza umieszczamy na wierzchołku kąta, czyli na przecięciu tych linii. To jest wierzchołek kąta. A teraz obracamy kątomierz tak, aby ta krawędź wskazująca kąt 0 pokryła się z jednym, z jednym z ramion kąta. Zróbmy to. Tę krawędź ustawiamy na tej linii. Obracamy... Może jeszcze trochę i jeszcze za daleko. Teraz jest dobrze. Jeśli spojrzycie na ten kąt, nie używam mojego programu, to zwykła przeglądarka. Jeśli spojrzycie tu, zobaczycie, że drugie ramię wskazuje 130 stopni. Czyli że kąt, który próbujemy zmierzyć, ma 130 stopni, o ile umiecie czytać bokiem. Wpisuję 130 stopni. Sprawdźmy. Dobra odpowiedź. Byłby wstyd, gdyby była zła. I kolejny kąt do zmierzenia. I znowu umieszczamy środek kątomierza na wierzchołku kąta. A linię wskazującą 0 ustawiamy tak, aby drugie ramię kąta znalazło się wewnątrz skali. Obracamy w ten sposób. Omar zrobił naprawdę świetny przyrząd. I zobaczmy. Jeszcze odrobinę. Za daleko. Teraz dobrze. I widać, ten kąt ma. Spójrzmy, co wskazuje drugie ramię. Ma 40 stopni. Kąt 40 stopni. Sprawdźmy. Doskonale. I kolejny. To jest fajne. Bierzemy kątomierz. Nie trzeba zawsze robić tak samo. Można wpierw go obrócić, żeby linia 0 była dobrze. Ustawiam linię 0 na jednym z ramion, tak aby drugie było wewnątrz skali. I obróćmy. Jeśli to zrobimy. Nie zawsze trzeba tak samo, ale chyba łatwiej się obraca, gdy środek kątomierza jest na wierzchołku kąta. Obróćmy jeszcze trochę. Linia 0 jest tutaj. A jeśli podążymy w górę, bo kątomierz leży na boku, to drugie ramię kąta wskazuje. Nam 150 stopni. Jak widać, im większą miarę ma kąt, tym szerzej jest rozwarty. Ten kąt ma 150 stopni. Pisujemy 150. A teraz pokażę Wam, czego nie robić. Nie robimy tego. Załóżmy, że środek przyrządu umieściliście tutaj, a następnie linię 0 umieściliście na tym ramieniu. Jeśli tak zrobicie, jeśli tak zrobicie, to kąt nie będzie wewnątrz skali i nie da się go zmierzyć. W tej chwili mierzycie kąt zewnętrzny. To także kąt, ale nie ten, o który chodzi w zadaniu. Ten mały łuk wskazuje, który kąt mamy zmierzyć i to on powinien być wewnątrz skali. Obróćmy kątomierz jeszcze trochę. Za dużo? Teraz dobrze. Tu mamy 0 stopni, a tutaj mamy 60 stopni. Wpiszmy. Dobra odpowiedź. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten kątomierz. Jest fajny.